Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Mniej więcej w połowie zeszłego tygodnia pojawiły się przecieki, iż rzekomo pan Zbigniew Ziobro zamierza w niedalekiej przyszłości puścić kontrolowany przeciek z treścią ostatniej rozmowy braci Kaczyńskich. Tej rozmowy, o której ostatnio w mediach głównego nurtu było głośno pod koniec 2020 roku i kiedy to sugerowano, że w tej rozmowie były elementy bardzo niekorzystne dla pana Jarosława Kaczyńskiego. Rzekomo, w czasie tej ostatniej rozmowy, pan Jarosław Kaczyński miał bardzo mocno nalegać na brata świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, żeby ten znowu wy wywarł naciski na załogę samolotu, żeby mimo niekorzystnych warunków atmosferycznych lądowali w Smoleńsku. A to by oznaczało, że yy, Pan Jarosław Kaczyński byłby tak moralnie współwinny temu, co się stało. Podkreślam, jeżeli to jest prawda, bo to są tylko i wyłącznie hipotezy. Z tego też powodu yy, olałem te przecieki i nie zrobiłem na ich temat materiału, gdyż yy, gdyby. Taka taśma z taką zawartością istniała, to byłaby idealnym narzędziem szantażu przeciwko rządowi Prawa i Sprawiedliwości, i bardzo wiele by um, wyjaśniało, dlaczego rząd Prawa i Sprawiedliwości się zachowuje tak, a nie inaczej. I gdyby taka taśma została rzeczywiście ujawniona, to by wybiło narzędzie szantażu. Potencjalnym szantażystom i byłaby szansa na y, zdecydowanie bardziej suwerenne y, rządzenie polską. Więc sobie siedzę cicho, nie odzywam się, mówię zobaczę. Co będzie, zwłaszcza, że tego typu przecieki, że takie, takie taśmy mają być ujawnione i tak dalej, pojawiają się dość często. Więc sobie siedziałem i czekałem na rozwój sytuacji. No i drodzy Państwo, ten rozwój sytuacji, kurczę, troszeczkę nastąpił, no bo dlaczego pan Ziobro miałby ewentualnie e, puszczać ewent takie przecieki? No po to, że. Zamierzałby się bardzo mocno skonfliktować z panem Jarosławem Kaczyńskim. Mówiąc krótko, zamierzałby osłabić troszeczkę hmm, pana Kaczyńskiego przed najbliższymi wyborami. To oznaczałoby hmm, oznaczałby rozpad koalicji i bardzo wiele negatywnych konsekwencji, prawda? I w sposób oczywisty taki kontrolowany przeciek, gdyby to była prawda, podkreślę jedno wielkie gdyby, to byłby elementem takiego nacisku, na pana Kaczyńskiego, na sadzie. Zobaczysz, bo to zrobię, bo to zrobię. No i tutaj się zaczęły pojawiać bardzo ciekawe rzeczy, które sugerują, że coś może być jednak grane na rzeczy. I tu, drodzy państwo, z 4 grudnia 2022 roku, czyli dosłownie sprzed kilku dni, artykuł z portalu TOG FM. Biegli, nie znaleźli w ciałach ofiar, Katastrofy smoleńskiej, dowodów na wybuch. TFN24 dotarła do wniosków ekspertu I tutaj w lidzie czytamy: międzynarodowi, międzynarodowi biegli, których powołała prokuratura krajowa, nie znaleźli w ciałach ofiar katastrofy smoleńskiej dowodów na wybuch, informuje. TFONE24. Bardzo ciekawa sprawa, prawda? No bo jeśli na tych ciałach ofiar nie było śladów wskazujących na wybuch, to cała narracja smoleńska pana Macierewicza, co za tym idzie pana Kaczyńskiego, idzie się hendożyć. Tak po całości. I to wygląda na taki, powiedziałbym, strzał ostrzegawczy, kogoś, kto mógłby za chwilę pójść z całej, no, z całej pety i rzeczywiście ujawnić tą rzekomą rozmowę. A w zasadzie zapis tej rozmowy, czy rzekomy zapis tej rozmowy, zawierający rzekomo te, tą, ten, ten fragment, o którym wcześniej mówiłem. I tutaj już coś zaczyna być bardzo ciekawe: no bo kurczę, skąd Stefan 24 mógł u ustalić sobie, co zawierają akta prokuratury krajowej. No cóż, no ktoś powie, hmm, pewnie ruska agentura, prawda? W końcu jak dla PiSu coś jest niewygodne, to by zawsze pierdzieli, że to ruska agentura. Tak, i ruska agentura puściła przeciek do amerykańskiej telewizji, znaczy, przepraszam, należącej do kapitału amerykańskiego telewizji, tak, naprawdę? Ym, ruska agentura nie ma... Żadnych mediów bliżej ze sobą spokrewnionych niż, niż, niż należące do Amerykanów media? Serio? Really? No, mi się jednak generalnie wydaje, że to nie mogła być ruska agentura. Również dlatego, że TVN mogę poządzić o bardzo wiele, bardzo różnych rzeczy, ale nie o to, że sprzyjają ruskiej agenturze. Więc to bym wykluczył, że to byli ruscy. No to któż mógł puścić kontrolowany przeciek do TVN24? Bardzo możliwe, że Amerykanie, no, którzy z pewną dozą prawdopodobieństwa y, mogliby ewentualnie dysponować zapisem takiej rozmowy i Amerykanie generalnie mają bardzo dobrą sieć wywiadu i na pewno bardzo dużo wiedzą, na pewno bardzo, bardzo dużo Ym, oraz no właśnie pan Zbigniew Ziobro albo ludzie z jego otoczenia. W końcu pan Zbigniew Ziobro to jest taka Trójca nieświęta, je, ta jednocześnie Zbigniew w ziobro minister sprawiedliwości, Zbigniew w ziobro szef koalicyjnej do prawa i sprawiedliwości partii Solidarna Polska, ale także Zbigniew w ziobro y, prokurator generalny. I to tak zaczyna się, drodzy państwo, Dodawać, prawda? Że tutaj coś zaczyna być na rzeczy. Zwłaszcza, że media zaczynają to bardzo mocno dalej ciągnąć. I tutaj się pojawia na przykład artykuł w Wirtualnej Polsce pana, e, pana, m, pana lub pani, która podpisała się tylko pseudonimem KTS żądają od Ziobry pilnego odtajnienia dokumentów smoleńskich. I tutaj w razie już pojawia się taki nacisk na pana Ziobrę, żeby odtajnił te dokumenty, w których to rzekomo jest zapis tej rozmowy, co daje panu Ziobrze możliwość nie tyle wyjścia z twarzą, co zrobienia ewentualnie tego, na co sobie ewentualnie, co ewentualnie chce zrobić, czyli właśnie, żeby to u ujawnić i też dają lewar nacisku politycznego, zobacz, bo ujawnię, w taki sposób, że no nie ma wyjścia, no naciskają na mnie, M muszę to zrobić. No i w tym momencie pojawia się zasadnicze pytanie, no ale Krzyśku, no ale przecież oni są koalicjantami i to by oznaczało, że całkowicie się ze sobą pokłócili. No, i tu się zaczyna robić całkowicie ciekawie, jeśli sobie poczytamy media na temat tego, co się w Solidarnej Polsce i PiSie dzieje. I tutaj jest taki artykulik, na przykład, drodzy Państwo, w takim portalu jak. Jak drodzy Państwo, wprost, wprost, wprost Bata Szydło dołączy do partii Zbigniewa Ziobry, europoseł PiS o szczegółach umowy koalicyjnej. No, drodzy Państwo, tutaj jest bardzo wyraźna sugestia, że pan yy, Zbigniew Ziobro zabierza przeciągnąć do siebie skutecznie panią Batę Szydło, byłą premier rządu Prawa i Sprawiedliwości. No, to jest bardzo wyraźny policzek dla Rządu Prawa i Sprawiedliwości i dla partii Prawo i Sprawiedliwość przede wszystkim, dosugerując, no sugerując, że tak już jest ostro na noże. No i ktoś powie, dobra Krzysiek, ale to jest tylko i wyłącznie jedna sugestia, prawda? No nie do końca. E, portal na temat pan Alan Wysocki, tytuł artykułu Zemsta Morawieckiego za pasmo porażek. Muszkieter Ziobry traci kompetencje w resorcie. Z tego artykułu dość jasno wynika, że między ziobrystami, a y, pisowcami jest otwarty konflikt, że oni są w koalicji, ale się między sobą nawzajem wyżynają. Tak. Dosłownie i to widać w bardzo wielu rzeczach. Na przykład, ostatnie wypowiedzi Patryka Jakiego, który wprost y, zaczął atakować pana Mateusza Morawieckiego. On tam w ogóle nie, nie przebierał w słowach, nie przebierał w środkach. No, u mnie to w ten sposób. Yy no cisnął po nim, jakby był jakimś niezależnym vlogerem, no, a, nie, a nie człowiekiem z partii koalicyjnej. Ten muszkieter Ziobry to jest pan Jacek Ozdoba, e, sympatyczny człowiek, pozdrawiam, poznałem osobiście, e, który znowu jest prawą ręką kom Patryka Jakiego. Tam jest mniej więcej tak, jest, jest Zbigniew Ziobro, jego prawą ręką jest Patryk Jaki, a prawą ręką Patryka jakiego jest pan Jacek Ozdoba. Bardzo ciekawe, nie? No to pokazuje, że tam już pewne skrzydło wypuściło na tarcie. O co oni mogliby się bić? A no prawdopodobnie mogliby się bić o to, że z dużą dozą prawdopodobieństwa i to potwierdzam ze swoich źródeł. Ziobryści zdają sobie sprawę, że PiS ich przed wyborami zgowinizuje. Czyli, czyli spuści w klozecie. I sobie doskonale zdają sprawę, że jeśli do wyborów, a te już za kilka miesięcy, bo przecież na jesieni 2023, jeśli przez te kilka miesięcy nic nie zrobią, żeby bardzo mocno wybić się na niepodległość, żeby zwiększyć swoje poparcie, żeby zbudować wartość, z którą mogliby wejść do ewentualnej innej koalicji. To skończę, jak pan Zbigniew jak pan Gowin Pamiętacie, pan Gowin, yy, może już nawet o nim zapomnieliście, że taki człowiek w ogóle istniał. Przypomnę, biedny jak Gowin. Ten pan, który twierdził, że za kilkanaście tysięcy złotych nie da się przeżyć, ale jednocześnie twierdził, że kilka tysięcy złotych to jest klasa średnia. Tak w 2000, na przełomie 2021 i 2022 tak twierdził, jak ten nowy ład. Wchodził, że to 4000 to klasa średnia. Pamiętacie? No pamiętacie, prawda? No i pan Gowin starał się być tak, też wiedział, że prawdopodobnie pan, pan Kaczyński, jego partię, no, spró znaczy spróbuje wchłonąć jego partię a jego pana Gowina odstawi na boczny tor. No i próbował się tam dogadywać z tą opozycją i tak dalej, i tak dalej. Jak to wyszło, wszyscy pamiętamy. Pan Kaczyński zawczasu wykopał pana Gowina z koalicji, ośmieszył, poniżył, część posłów mu przejął i pan Gowin w tym momencie jest pośmiewiskiem, które prawdopodobnie nie ma żadnych szans na dalszą karierę polityczną. W koalicji go nie chcą, bo uważają go za zdrajcę, a w opozycji go nie chcą, bo z jednej strony uważają go za zdrajcę, a z drugiej strony za nieudacznika. I tajemnicą Poliszynela jest, że ziobryści doskonale wiedzą, że przed wyborami pan Kaczyński zrobił coś analogicznego. Bardzo możliwe, że jeszcze gorszego, bo ziobryści, co by o nich nie mówić, yy, mają się. Tak, do na przykład pisowców, że co prawda pisowców jest więcej, ale ziobryści są moim skromnym zdaniem bardziej zwarci i ideowi. A to przy walkach politycznych bardzo dużo daje, chociażby dlatego, że nie dają się przekupić. Do tego jeszcze wiele wskazuje na to, że pan Ziobro zgromadził bardzo duże zasoby, którymi może sobie powalczyć politycznie. Między innymi ma genialnego spin doktora. Od Facebooka i Twittera, a to jest w chwili obecnej dwie piąte social mediów, no bo najważniejsze social medium to jest YouTube. Tam sobie nikt nie radzi z polityków, ani sobie Solidarna Polska nie radzi, ani PIS sobie nie radzi. Tam ciężko, tutaj u nas na YouTubie ciężko powalczyć farmom troli, więc tu sobie w ogóle politycy nie radzą, ale to jest najważniejsze social medium. Potem jest Facebook. I tam ziobryści mają genialnego spin doktora od tego. Potem jest Twitter. Tam też mają genialnego spin doktora od tego. Potem jest TikTok. Tutaj próbowali wprowadzić swoich młodych, zdolnych, atrakcyjnych, nie wyszło. No i jeszcze gdzieś tam jakieś Instagramy i tak dalej, ale to już jest taka, jeśli chodzi o politykę, to takie social media, powiedziałbym, specjalnej troski. To się. Pan Hołownia ostatnio bardzo mocno przekonał, liczył, że na tak zwanych instagramerkach, które go nagle zaczęły zupełnie ni z gruchy, ni z Pietruchy. Nie wiadomo dlaczego, tak bardzo mocno popierać. Myślał, że na nich zrobi popularność polityczną i wiedzie z dobrym wynikiem. <laughs> no, tak wyszło, że nie wyszło. Yy, także, yy, no także tyle, ale generalnie no. Politycy w social mediach sobie generalnie nie radzą. Paradoksalnie najlepiej na TikToku radzi sobie pan Tusk, yy, i choć no, bywa regularnie zaorany. Nie? Mój filmik z odpowiedzią, tak zwanym stitchem na jeden z, z filmików pana, nie, pana Tuska, ma już prawie 2 miliony wyświetleń na koncie, które ma niecałe 50 tysięcy subskrypcji, bo tam wrzuca filmik raz na 3 tygodnie. To, 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 to dużo nie ma, no, ale on sobie tam radzi. Natomiast Facebook i Twitter to jest ewidentnie zasób. Opanowany przez Do tego jeszcze w sposób oczywisty, pan Ziobro ma w różnych miejscach pogromadzone bardzo różne zasoby, między innymi nazwijmy to finansowe w różnych tam funduszach sprawiedliwości, itd, i tak dalej. Więc mówiąc krótko, to starcie między ziobrystami a pisowcami, mimo pozornej dysproporcji sił, na gigantycznie, gigantycznie na stronę Pisu mogłyby być ciekawe. Mówiąc krótko, Pis mógłby być Rosją, a ziobryści mogliby być Ukrainą. I no, Pis mógłby sobie na ziobrystach bardzo mocno ząbki pokruszyć. Więc to wszystko zaczyna wyglądać. No, powiedziałbym, naprawdę bardzo ciekawie, naprawdę się składać w jedną, w jedną całość. Za chwilkę sobie przeczytamy i przypomnimy te artykuły z 2020 roku yy, z tą ewentualną rzekomą zawartością tej ostatniej rozmowy braci Kaczyńskich, bo powiem szczerze, że to jest taka teoria, która jest no, bardzo popularna w kręgach politycznych i w kręgach politycznych wręcz jest przedstawiana jako fakt. Przy czym jeszcze raz podkreślę, że ja nie twierdzę, że to jest fakt. Ja przypominam, że coś takiego jest, ale jako teoria, jako hipoteza nikt tego, e, m, nikt tego, drodzy państwo, nie potwierdził, prawda? E, natomiast, no rzeczywiście, gdyby tak się złożyło. E, m, e, Gdyby tak się złożyło, że, że, to jest, że, że to jest prawda, i gdyby tak się złożyło, gdyby tak się złożyło, że to jest prawda. O, najpierw tutaj sobie y, na tym się z, z, y, zatrzymajmy. Gdyby się tak złożyło, że rzeczywiście pan Jarosław Kaczyński nakłaniał Lecha Kaczyńskiego do tego, żeby ten wywierał nacisk na personel, żeby, y, żeby w, 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 lądować w Smoleńsku, to by, gdyby, gdyby tak było, to by bardzo wiele wyjaśniało, dlaczego PiS się zachowuje tak, jak się zachowuje. Bo jeśli ta, roz... znaczy, ta rozmowa no, wydaje się, że istnieje, tak? Natomiast jeśli w tej rozmowie jest to, co przed chwilą powiedziałem, to z dużą dozą prawdopodobieństwa. No, PIS zrobiłby wszystko, byleby to nie, nie ujrzało światła dziennego. Dlaczego? Tak jak już powiedziałem, to całą martyrologię smoleńską, y, y, całą martyrologię smoleńską y, by wywracało do góry nogami, i, y, y, no, mówiąc krótko, partia no, bardzo mocno traci. Bardzo, bardzo, bo na tym, bo na tym smoleńsku no, pisowcy zbudowali bardzo dużą część swojej popularności w twardym elektoracie. Że się tak wyrażę. E, więc każdy, kto tą rozmowę posiada, e, no może, no może wywierać na, ewentu, na, tą ewentualną rozmowę, posiada, może wywierać nacisk na e, Prawo i Sprawiedliwość. I to by wiele tłumaczyło. Na przykład, dlaczego PiS bardzo często zachowuje się tak irracjonalnie. Dlaczego politycy PiSu no, zachowują się tak, jakby jakby byli zależni od kogoś z zewnątrz. No, ja nie twierdzę broń Boże, że tak jest. Ja tylko mówię, że to by tłumaczyło bardzo wiele rzeczy, prawda? Bo no jeszcze raz podkreślę, jeśli ta rozmowa była, to sposób. Bardzo oczywisty, no pewnie była przechwycona. Co najmniej przez Amerykanów i co najmniej przez Rosjan. Ktoś powie, no Krzysiek, ale to bez sensu. No Amerykanie, okej, okay, no to, to wszystko rzeczywiście by się zgadzało z Amerykanami, ale, ale z Rosjanami przecież Rosjanie już dawno by to na pewno ujawnili. No nie do końca. Zwróćcie uwagę, że Rosja jest nieprzyjacielem Polski. Kiedy ona się stała nieprzyjacielem Polski, i czy można było temu unik tego uniknąć, i czy to i to jest inna kwestia, prawda? Moim zdaniem można było uniknąć yy, tego, żeby Rosja stała się nieprzyjacielem Polski, yy, ale tego nie zrobiono. No, i w chwili obecnej jest nieprzyjacielem Polski. Więc siłą rzeczy Rosja gra na niekorzyść Polski, skoro jest nieprzyjacielem. I siłą rzeczy, moim zdaniem, Rosja kombinuje długofalowo. I Rosja doskonale zdaje sobie sprawę, że żeby zniszczyć jakiś kraj, trzeba zniszczyć jego gospodarkę. Drodzy Państwo, ciężko wyobrazić sobie większych niszczycieli gospodarki Polski niż pisowcy. Ja przypominam, że jeszcze kilka miesięcy temu, zanim Rosja zaczęła rozpierdzielać tak bardzo mocno infrastrukturę krytyczną Ukrainy, to wydawało się, że władza PiSu jest bardziej niszczycielska dla Polski, niż agresja militarna Putina na Ukrainę dla Ukrainy. No przecież pamiętacie, jakie tam jazdy były, że Ukraina, kraj najechany, miała sprzedawać nam yy, prąd, bo oni mieli tego prądu w nadmiarze, a, a nam brakowało. No yy, takie. Takie rzeczy się działy, no. to, 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 to było niesamowite, no. Wygląda na to, że rząd Ukrainy, który miał przecież konflikt zbrojny na głowie, wie, lepiej zarządzał swoim krajem niż PiS Polską, no. To naprawdę bardzo wiele dawało do myślenia, więc yy, siłą rzeczy, jeśli ktoś byłby yy, nazwijmy to, no, nieprzyjacielem Polski... To wygląda na to, że Pisto to wręcz powinien wspierać. Natomiast, no, jak się zachowują Amery Polacy względem, znaczy rząd PiSu, jak się zachowuje względem Ameryki, to najlepiej było widać przy okazji tej kwestii związanej yy, z, z wybuchem rakiety przy granicy yy, z Ukrainą. Kiedy to. Kiedy to no, pan Kaczyński, pan Morawiecki czekali wiele godzin ze swoim orędziem na to, aż pan Biden się obudzi i nie wiem, co. Skonsultują się z nim, pan Biden podejmie decyzję. No, to nie wyglądało na suwerenne działanie, prawda? Dobra, przeczytajmy sobie, co rzekomo w tej taśmie jest. To będzie artykuł zonetu z 26 listopada 2020 roku. Pan Andrzej Stankiewicz napisał, tajemnice ostatniej rozmowy braci Kaczyńskich, czy prokuratura coś przed nami ukrywa. Tak lecąc do Smoleńska prezydent Lech Kaczyński zadzwonił z pokładu Tupolewa do Jarosława Kaczyńskiego. Czy kiedyś poznamy treść ostat? <słuch> Ostatniej rozmowy braci, e, braci. No i tutaj jeszcze raz podkreślę, że e, ja pewnie do tytułu coś dam w stylu, czy zdrada e, uratuje Polskę. No to e, skąd taki tytuł, jeśli, jeśli się na taki zdecyduje? No, w sposób oczywisty, gdyby pan. E, 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 gdyby pan, kacz, pan Ziobro. Zdecydował się ujawnić niekorzystną dla pana Kaczyńskiego treść, czy to oficjalnie, czy, czy, czy jako przeciek, to by była zdrada polityczna, prawda? Natomiast usunięcie narzędzia ewentualnego nacisku nielegalnego na rząd polski, no to w sposób oczywisty byłoby korzystne dla. Dla Polski, dlatego z taki tytuł, gdybym się zdecydował, to tak, tak, go, tak, tak go tłumaczę. Czytamy. Były sędzia Wojciech Łączewski twierdzi, że zna treść ostatniej telefonicznej rozmowy braci Kaczyńskich, którą odbyli przed katastrofą smoleńską. Ma ona obciążać Jarosława Kaczyńskiego. Z tej okazji Skorzystali Rosjanie. W środę rosyjska prokuratura generalna skierowała do Polski wniosek o przesłanie kopii tej rozmowy. Dla Moskwy to idealna okazja, aby się odegrać napis. Do tej pory nie było nikogo, kto by twierdził, że słyszał taśmę z rozmową Kaczyńskiego lub też czytał jej zapis. Pierwszy jest Łączkierski. On analizuje. To, czy taśma istnieje, co zawiera, i czy Łączewski rzeczywiście mógł się z nią zapoznać. Były sędzia Wojciech Łączewski z D. Tonował prawdziwą bombę. W wywiadzie dla gazety wyborczej powiedział, że zna treść ostatniej telefonicznej rozmowy braci Kaczyńskich, którą odbyli przed katastrofą smoleńską. Prezydent lecąc na obchody rocznicy Katynia zadzwonił do brata z pokładu Tu Polewa. Jeśli opinia publiczna poznałaby treść. Rozmowy braci Kaczyńskich, której zapis znam z akt ściśle tajnych, to gwarantuje, że zupełnie inaczej oceni sytuację po 10 kwietnia 2010 roku. Jestem w stanie wskazać konkretną teczkę i konkretne karty z dokumentami, które pozwalają spojrzeć na pewne sprawy w innym świetle. Uważam, że ten stenogram. Powinna poznać opinia publiczna, by wyrobiła sobie zdanie, do czego Jarosław Kaczyński jest zdolny. Sugestia jest jasna. To Jarosław namawiał Lecha do lądowania za wszelką cenę w złych warunkach. Z tej okazji skorzystali Rosjanie. W środę rosyjska prokuratura generalna skierowała do Polski wniosek o pomoc prawną w sprawie katastrofy Smoleńskiej. Chodzi o. O przesłanie kopii rozmowy telefonicznej prezydenta Lecha Kaczyńskiego z jego bratem Jarosławem podczas lotu. Dla Rosjan, oskarżanych przez, przez czołowych polityków PiS o odpowiedzialność za katastrofę, to idealna okazja, by się zemścić. Wojny o samoloty. A jak naprawdę było z ostatnią rozmową braci, wiemy na pewno, że. Kaczyńscy ze sobą rozmawiali. Lek zadzwonił do Jarosława przez telefon satelitarny, zamontowany w samolocie. Lider PiS twierdzi, że rozmawiali o zdrowiu chorej wówczas matki. Rozmowa dotyczyła stanu zdrowia mamy. Zawsze po obchodzie w szpitalu, jeśli nie byliśmy na miejscu, brat dzwonił do lekarza prowadzącego i przekazywał mi informacje. Powiedział na koniec żebym się jeszcze przespał, bo się rozpadnę. Dokładnie to pamiętam. To były jego ostatnie słowa, mówi Jarosław Kaczyński w wywiadach. Zeznając w śledztwie, zapewnił, że rozmawiał z bratem o locie, że, przepraszam, z, z, zaprzeczył, zaprzeczył. Z, 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 zeznając w śledztwie, zaprzeczył, że rozmawiał z bratem o locie lub rondowaniu. Jeśli było inaczej i jeśli rzeczywiście tak zeznał w śledztwie, no to ewentualnie mamy do czynienia z krzywoprzysięstwem. Ech, nikt nigdy zapisu tej rozmowy nie poznał. Sąd, yy, stąd, przepraszam, nikt nigdy tej rozmowy nie poznał, stąd spiskowe teorie przeciwników politycznych Jarosława Kaczyńskiego, że to on Namawiał brata do lądowania, bo obrazki yy, z rocznicy mordu katyńskiego miały się przydać w rozpoczynającej się wówczas kampanii prezydenckiej. Przeloty były wówczas kwestią polityczną. Rządząca platforma już wcześniej odmówiła Lechowi Kaczyńskiemu yy, podstawienia samolotu na szczyt unijny. Innym razem, gdy prezydent leciał do Gruzji podczas interwencji rosyjskiej w 2010 Ósmym roku, zobaczcie, jak one to wtedy nazywały, interwencja. Pilot odmówił lądowania w Tbilisi, dokąd zmierzały rosyjskie wojska. Wedle teorii żywej w kręgach przeciwników PIS, Jarosław Kaczyński mógł uznać, że złe warunki na lotnisku w Smoleńsku to nieprawda, że to kolejny spisek platformy, aby zablokować udział prezydenta w obchodach Katynia. Dlatego też to ciąg dalszy tego wywodu mógł namawiać brata do lądowania we Mgle. Rola Łączewskiego w śledztwie smoleńskim. Tyle, że to czysta teoria, bo do tej pory nie, był, nie było nikogo, kto by twierdził, że słyszał taśmę z rozmowy Kaczyńskich lub też czytał jej zapis. Pierwszy jest Łączewski, czy jako sędzia mógł. Poznać jej zapis, rzeczywiście sądził w jednej ze spraw smoleńskich. Tyle, że chodzi o poboczny wątek. Prokuratura w odrębnym śledztwie, które nie dotyczyło przyczyn katastrofy, badała okoliczności organizacji wylotu do Smoleńska. <laughs> Sprawdza... Sprawdzała po prostu, czy urzędnicy poprawnie zorganizowali wylot na lotnisko. Które było de facto nieczynne. Gdy prokuratura umorzyła sprawę, Łęczewski jako sędzia rozpatrywał zażalenie na tę decyzję i nakazał śledztwo prowadzić. Ostatecznie i tak zostało ono umorzone, ale rodziny skierowały do sądu prywatne akty oskarżenia przeciwko kilku urzędnikom, z których najważniejszy jest Tomasz Arabski, szef kancelarii premiera w rządzie Donalda Tuska. Półtora roku temu Arabski został skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. To wyrok nieprawomocny. Co wie były sędzia? Kluczowy jest właśnie zakres tego śledztwa. Łączewski oceniał śledztwo badające wyłącznie to, co działo się przed wylotem. Śledztwo to kończyło się w momencie. Startu to polewa. Nie dotyczyło ani przelotu, ani katastrofy. Sam sędzia mówił w uzasadnieniu: Trzeba oderwać się od tego, co się stało 10 kwietnia 2010. Roku. Jak zatem e, Łączewski mógł się e, zapoznać z zapisem rozmowy Kaczyńskich, do której doszło podczas lotu i której nie powinno być w aktach sprawy przez niego badanej, były sędzia tak to tłumaczy wyborczej. Uważam, że zapis tej rozmowy w wątku organizacji lotu do Smoleńska znalazł się przez przypadek. Ktoś za dużo skopiował z akt głównych. To niebywałe to niebywale mało prawdopodobne, że tajne dokumenty przepływają między różnymi śledztwami bez kontroli. No, o, drodzy Państwo, w 2010 roku może rzeczywiście to, w 2020 roku to rzeczywiście może było mało prawdopodobne, ale dziś, po tym jak widzimy, jak je, Polska jest rządzona, to już raczej takie bardziej prawdopodobne, mi się wydaje. Ale wykluczyć tego oczywiście nie można. Jest jednak y, sprawdzalny Konkret w tym, co mówi Łączewski. Po prostu te akta trafiły do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, a konkretnie do prokuratora, prokuratora Gacka, który był jednym z gospodarzy tego śledztwa. Co się działo z nim potem, nie wiem, twierdzi były sędzia. Zapytaliśmy o to prokuratora Józefa Gacka. Czytałem ten wywiad. To nie jest prawda. W aktach nie ma zapisu tej rozmowy. Takie stwierdzenie wpływa niestety na wiarygodność pana Łączewskiego, mówi prokurator Onetowi. Oczywiście można założyć, że Gacek kłamie, bo chciał, by chronić Kaczyńskiego i PiS. Tyle, że ta brawurowa teza, Gacek, działa w organizacjach prokuratorskich krytycznych wobec dzia działań PiS i Zbigniewa Ziobry. Właśnie kilka dni temu do prokuratury Ziobry usłyszał zarzut rzekomych zaniedbań w sprawie Smoleńska. Miał niewystarczająco wnikliwie rozpatrzeć jedno z doniesień Antoniego Macierewicza, czołowego spiskowca Smoleńskiego w PiS. Skazał Kamińskiego na więzienie. <laughs> Wspominając o tym, że po wywiadzie dla wyborczej ucierpi wiarygodność Łączewskiego, Gacek miał na myśli sprawę, przez którą sędzia zrzucił togę. Jeden z użytkowników Twittera twierdzi, że Łączewski się z nim kontaktował, sądząc, że pisze do Tomasza Lisa. Miał oferować swoje doradztwo w zwalczaniu PiS. Dowodem ma być m.in. to, że Łączewski pojawił się na spotkaniu w miejscu mówionym z fałszywym Lisem. Łączewski zaprzeczał, sugerując, że to może być prowokacja służb. E, przekonywał też, że ktoś włamał się do jego komputera i na internetowe konto, ale biegli tego nie potwierdzili. Niedawno prokuratura rejonowa w Krakowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Łączewskiemu, oskarża go o fałszywe zawiadomienie o przestępstwie, włamania do prokuratora oraz kłamstwa podczas zeznań. Pamiętać przy tym należy, że Łączewski od lat jest na celowniku władzy. To on skazał Mariusza Kamińskiego i trzech jego kompanów na więzienie za przekroczenie uprawnień podczas operacji CBA za pierwszych rządów PIS. Jeszcze przed końcem procesu ułaskawił ich prezydent, co stało się przedmiotem, Politycznych i prawnych kontrowersji. Tak to było te ułaskawienie prewencyjne. Giertych Broni Kaczyńskiego, prokuraturzy w czołgach, sztuczne przeciąganie śledztwa. Drodzy Państwo, to jak macie ochotę, to sobie doczytajcie już. A ja tymczasem pozwolę sobie jeszcze przypomnieć takie artykuły, jak Maciej Łasek, ujawnić. Ostatnią rozmowę braci Kaczyńskich, to jest Rzeczpospolita. Po rozmowie braci, nikt nie wywierał bezpośredniej presji na pilotów, nakazując lądowanie w Smoleńsku, uważa dr Maciej Lasek, były przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, poseł Koalicji Obywatelskiej. Um, I tutaj jeszcze drodzy Państwo, no właśnie, i w kontekście tego wszystkiego, przeczytajmy sobie, co się teraz dzieje. TOK FM. Biegli nie znaleźli w ciałach ofiar katastrofy smoleńskiej dowodów na wybuch. TFN24 dotarła do wniosków ekspertów. Międzynarodowi biegli, których powołała prokuratora krajowa, nie znaleźli w, ciągu, w ciałach ofiar katastrofy smoleńskiej dowodów na wybuch. Informuje TFN24. Śledczy prokuratury krajowej w 2020 roku. Powołali 16 ekspertów, którzy mieli pomóc ustalić, co stało się w Smoleńsku w 2010 roku. Jak informuje telewizja tvn 24 to specjaliści w zakresie medycyny sądowej ze Szwajcarii, Portugalii, Danii, Francji oraz Polski. Mieli uczestniczyć w przeprowadzeniu oględzin i otwarciu ekshumowanych zwłok 83 trzech ofiar katastrofy, analizie dokumentacji medycznej wszystkich ofiar i wydaniu opinii wstępnych uzupełnionych. Oraz opinii końcowej. Prokuratura Krajowa nazwała ich światowej sławy ekspertami od badań wypadków lotniczych, którzy mieli gwarantować rzetelność i profesjonali śledztwa. Dziennikarze twn 24 dotarli do informacji opisujących wnioski tego międzynarodowego zespołu biegłych. Znalazły się one w Postanowieniu z 24 listopada bieżącego roku, które przygotował prokurator Michał Przybyłowski, miał w nim zwrócić się do, o doprecyzowanie, czy zawarte w opinii biegłych stwierdzenie, że w żadnym przypadku w opiniach nie wskazano na obecność jakichkolwiek obrażeń czy innych medycznych cech, który charakter sam w sobie stanowiłby podstawę uprawdopodobnienia hipotezy gwałtownego wyzwolenia energii o charakterze eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych, odnosi się do wszystkich opinii wstępnych i uzupełniających wydanych oraz analizowanych przez Międzynarodowy Zespół Biegłych. Zdaniem tfn 24 ten cytat pokazuje, że Ostatecznym wnioskiem specjalistów jest to, iż na pokładzie rozbitego w Smoleńsku samolotu nie doszło do wybuchu. W rozmowie z telewizją posłanka Barbara Nowacka, córka Izabeli Jarugi Nowackiej, która zginęła w katastrofie, potwierdziła, że członkowie rodzin ofiar dostali dokument z prokuratury. Macierewicz, akt bezprawnej integracji. Ingerencji ze strony Rosjan. No to już jest standard, prawda? No na pewno ruska agentura puściła przeciek do amerykańskiej telewizji. No, no nie mieli, kurde, dokąd. Naprawdę. <laughs> to już prędzej ktoś, kto że się tak wyrażę, ma, jeż, ma więcej kwitów, puszcza oko, że słuchajcie, zobaczcie, coś tam ujawniliśmy i, i, i pamiętajcie, że mamy więcej. Ma... W kwietniu yy, podkomisja Smoleńska Antoniego Mandzielicisza przedstawiła raport, i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tyle, drodzy Państwo. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Dajcie znać w komentarzach, co Wy na ten temat myślicie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!